wielkie wydarzenie w naszej parafii katedralnej. Widzimy, co się dzieje, wszystko na biało. Dzieci na biało, bo dziś Pan Jezus ma być gościem w waszych sercach. To wielkie wydarzenie dla całej parafii. W zeszłym roku musieliśmy ze względu na tą pandemię odwołać pierwszą komunię świętą. W tym roku już dzięki Bogu możemy cieszyć się razem z wami, że Pan Jezus przyjdzie do waszych serc po raz pierwszy. Macie czyste serca. Wczoraj wszystkie dzieci były do spowiedzi, a razem z wami przeżywają tę uroczystość rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie, bliscy. To dzień, w którym Kościół wspomina wielką tajemnicę, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Każde dziecko wie o tej tajemnicy. Od samego początku, kiedy tylko mama czy tata nakreśli znak Krzyża Świętego. Wszyscy teraz uczynimy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I w tej chwili wyraziliśmy wielką wiarę w tą świętą tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. A że to jest tajemnica, to znaczy, że zostaliśmy dopuszczeni do tej bliskości z Bogiem. Tajemnice nie powierza się ludziom obcym. W domu nie wszystkim mówimy, przychodzą goście i mówimy, o tutaj mamusia trzyma pierścionki złote, a tutaj mamy pieniądze. To jest tajemnicą, to co jest w domu. Już starsze dzieci wiedzą, gdzie co jest i gdzie co leży. Nawet jak się chce przed urodzinami jakiś prezent schować, to dziecko dobrze wie, gdzie ma szukać. I nawet mama schowa głęboko, a jak ktoś chce, to dziecko znajdzie, bo dziecko zna tajemnicę mamy. Dziecko zna tajemnicę taty. I dzisiaj właśnie Pan Bóg, jako ten dobry Ojciec, dopuszcza nas wszystkich i was również do tej wielkiej tajemnicy, tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Kiedyś była taka rozmowa, czy można dziecko dopuścić do Komunii Świętej, czy ono wszystko rozumie. Wiemy, że nawet dorośli, którzy chcą zrozumieć Pana Boga, w pewnym momencie mówią, niestety nie rozumiem Go. Nie rozumiem Go, dlaczego tak się stało. Nie rozumiem, dlaczego ktoś zachorował, dlaczego ktoś umarł. Nie rozumiem. Ale to nie znaczy, że nie wierzę Mu. Nie rozumieć to znaczy uznać czyjąś wyższość. Bóg jest największy, najmocniejszy, najsilniejszy. Dlatego umysł ludzki nie umie przyjąć tego wszystkiego. Nie jest w stanie. Ale ważne jest, byśmy Panu Jezusowi wierzyli. On poprowadzi nas do Ojca. On zsyła na nas również Ducha Świętego.